Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Flepta na osadzie, odcinek 6 prawdopodobnie. W czwartym była kiszonka. Wyjąłem się tego pieca. W czwartym była kiszonka, a w piątym było wapnowanie, więc to musi być 6 odcinek. A w dzisiejszym odcinku będziemy walczyć z orką. Nie podoba mi się ta orka. Za cholerę. To nie chodzi nawet już o metry. Tylko o sam fakt tego, co Gian odwalił z... No po prostu z orką, no. W wersji 1.9 oczywiście. Jak widzicie, w poprzednim odcinku też rzucałem wapno. Miałem nadzieję, że to fajnie będzie znikać, a tu tylko ściernisko znika tak naprawdę. Tak naprawdę tylko ściernisko znika i zostaje wapno na dole, więc... Lipa w ciul. No, a orkę robię sobie moim siódką i u nią grudzią trójką, tak? No, więc 12 godzin sobie pyrkam. No, a drugie części będziemy likwidować to wapno, czyli będziemy uprawiać. Będziemy bronować. I z bronowaniem sobie zrobię miniaturkę, no bo z orki to jest wstyd robić miniaturkę w ogóle. No, więc z jedną stronę na po długości, drugą trochę krótszym przejazdem, więc... Tak. To jest odcinek na... Na maja. Nie na maja, tylko na kwietnia jeszcze. Będziemy, co to jest na ten ostatni czwartek. Na ten ostatni czwartek tego miesiąca. Na nie wiem, co to jest za dzień. Ale nagrywam po prostu dzisiaj w poniedziałek 17 kwietnia. Już powinienem mieć dawno to nagrane. No ale tak wyszło, no. Ale ten ostatni tydzień postaram się. Bo już będę miał wszystko w tym tygodniu raczej nagrane. Postaram się w tym ostatnim tygodniu. No, przyjdę się tam z live'ami. No nie mówię, że będą to 10-5 godziny live'y, no ale... No ale takie 2 godzinki na spokojnie, żeby sobie pogadać z wami, pograć sobie w coś. Na live'ie myślę, że sam raz. No bo... Odcinków nie ma sensu nagrywać w tym ostatnim tygodniu. No mogłbym nagrywać, ale to już by było po majówce. To już będą odcinki na pomajówce, więc na dwa, w sumie teraz, no to było na 2 tygodnie do przodu będzie. No to by się, to się nie, w sensie nie to, że się nie opłaca, tylko to jest takie trochę, troszkę dziwne, tak? Bo ja powiem, że na przykład ostatni odcinek z Fleta siadł fajnie, a to było 2 tygodnie temu, więc wiecie. To tak... Jak chce się coś powiedzieć, no to trzeba pomyśleć, co się chce powiedzieć. No i jak powiem, że zostało na przykład 2 tygodnie do majówki, no bo to tak wychodzi dzisiaj, bo równo za 2 tygodnie jest majówka, czyli za 2 tygodnie jest 1 maja. No a dla was ten odcinek, jak ulatuje, to będzie 1 maja za 3 dni. Tak? Za 3 dni, czekaj. Piątek, sobota, nie wiem. Za 4 dni. No. Więc fajnie, fajnie. Trochę... Ja nigdy na zapas nie lubiłem nagrywać. W sensie lubiłem na zapas, więc nagrałem zawsze. Ale tak do maksymalnie tygodnia, bo wtedy jeszcze jak jest ponad tydzień, to już tak... To już niby jest to nagrane, ale to tak... Ja wiem. No niby lepiej człowiek śpi, że masz nagrane i wrzucone to, ale... Na przykład to już jest takie... Oszukane trochę, nie? Bo na przykład, o... Chodzi mi o to, że jakbym chciał powiedzieć, że... Okej, dobra, dzisiaj... Oj. Na przykład na tym odcinku powiedział, okej, dzisiaj robię live o 20 na przykład, tak? Wiadomo, że odcinek jest o 10, a ja powiem, że live'a robię o 20. No to... A że film jest 2 tygodnie później, no to ten live się odbył tak jakby 2 tygodnie wcześniej, więc to tak trochę, w sensie wiecie jak to, o co chodzi, a ja się niepotrzebnie tłumaczę. Ogólnie jest 19.03 jakby co. O 18.00 odpaliłem komputer i zastanawiałem się, musiałem zobaczyć jak to działa po prostu. Bo ja myślałem, że w ogóle autoloada w modach nie mam.
na kostki małe, ale się jednak okazało, że miałem jakąś, jakiegoś autosa na D50 autoloada na małe kostki, na te 90. Nawet nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc. A może, w sensie, może, no. Nie, właśnie, no w sumie nie wiedziałem o tym, że mam, tak? A czy ja często, jak zaznaczałem to widziałem, że D50 autoload wyskakuje, ale zapomniałem o tym. I dzisiaj tak na tego, na internet wchodzę i wpisuję autoload na małe kostki. No to dobra, no znalazłem jakiegoś D50, no to mówię, dobra, wrzucę, zobaczę jak on działa, tak? I mi wyskoczy... I ja tu wrzucam do modu i wyskakuje, czy chcę zastąpić plik autosan D50 autoload. Aha. Mówię, no to super. Że ja w ogóle miałem takiego w modach, a nawet nie wiedziałem o tym, nie? No to... Gratulacje. Ale, no wiadomo co chodzi. Orka, oreczka, orunie. Powiem, że tym jest ten 1,2 metra, bo na GPS-ie tak pokazuje. Ale jazdy jest, no już 6 minut orkę robię. Wszystko mam wyciszone, wszystko mam wyciszone. Bo jak głuchy nie gada, nie gada, bo mnie słyszę. No bo ja często jak renderuję filmy, no to włączam sobie wujka bochu na tle, żeby sobie, w sensie ja nie oglądam tego. Tylko jak leci YouTube, no to po prostu ekran na kompie nie gaśnie i tyle, tak? Więc muszę mieć film sobie włączony. Albo jak wiem, że wychodzę na... Jak wychodzę gdzieś po prostu, na przykład do kuchni na obiad, no to włączam sobie w tle wujka bochu na ekran, żeby sobie, no jak się renderuje, bo się film przesyła, żeby mi nie zniknął ten ekran. Teoretycznie jakbym się uśpił lat, to nic by się nie stało, no ale... No ale jednak lepiej jest, jak sobie tam wuja bochum pogada coś. I nawet... Nieraz jak mam słuchawki, to sobie posłucham, ale najczęściej sobie coś albo gram na telefonie. Jak się renderuje, to najczęściej coś oglądam na telefonie, więc wtedy wuja bochum... O! Więc wtedy wuja bochum sobie tak naprawdę sam do siebie gada. W sensie on sobie leci w tle, ale ja go nie słucham, więc... Bo nie ma słuchawek, więc... No, rozumie to. No jo. I tak to powiem wam, że dzisiaj... To jest nieprawdą, co powiem teraz. Bo jest poniedziałek 17 kwietnia, że dzisiaj nie było za ciepło. Na dzień dzisiejszy, a co będzie za te w sumie 2 tygodnie? No półtora tygodnia w sumie, tak? Bo takie 3, no za półtora tygodnia w sumie, no bo to już jest początek nowego tygodnia, więc za półtora tygodnia ten dzień dopiero wejdzie. Więc tego ja nie wiem, czy będzie padać, czy będzie słońce, czy będzie gorąco, czy będzie zimno, czy będzie walić śniegiem na przykład. Bo, wiecie, no, to jest Polska, tak? Tutaj różne anomalia pogodowe się zdarzają w ostatnich latach. Że na przykład u mnie w marcu to kurde co tydzień śnieg leżał. Co stopniał to na przykład było tak, że nawalił, nie wiem jak to było. W sensie, jakby wam to powiedzieć, że powiedzmy nawalił w piątek, tak? Ale do poniedziałku się trzymał, potem stopniał i znowu tam 3-4 dni było błota i znowu dowaliło śniegiem i to tak najczęściej na weekendy napieprzało śniegiem. No i tak to mniej więcej wyglądało. Także w marcu było dosyć dużo śniegu, jakby nie było. W sensie on był taki... Około 5 cm był na ziemi, no ale był, tak? On był, znikał, potem znowu pojawiał się i to tak... W sumie przez cały marzec można powiedzieć, że przez cały marzec tak było. W lutym... Jak było w lutym? W lutym... Były takie dni, że nie było śniegu, a jak docapowało, to od razu 15 cm śniegu było. To pamiętam. No to w sumie było 2 miesiące temu, nie? No ale to tam... Wiadomo. 10 minut już orki, a ja tak naprawdę wielkie ciul tutaj zaorałem. Więc nie wiem, czy ja wam tego po prostu troszeczkę nie przyspieszę tej orki.
Pomyślę. Czy jakiego małego tu speedplaya nie zrobi sobie orki? No ale tu jeszcze orki, a orki. Już 10 minut odcinka minęło, a ja tu wielki ziół zaorałem tak naprawdę. No, no to jest jeden metr szerokości, to ja tu kurde... Więc ja raz przy razie jadę, nawet w sumie można powiedzieć, że nie. Nawet swoje przejazdy nakładam, bo ciągnik nie ma przecież metr 20. No więc... Orki a orki, no ja zawsze nigdy nie lubiłem orać polskim sprzętem. Bo mnie to zawsze nudziło po prostu, tak? Ja lubiłem orać sobie na przykład THX-em, o! THX-em, 6-ką albo 5-ką, to okej, okay, to fajnie tym zamiata się pola. THX to ogólnie fajny pułk. Zamiata w 19 bardzo, w sumie prawie że na każdej mapie można powiedzieć, że używałem THX-a. Na większości serii był THX. Jak jakaś polska seria miała być, albo sąsiedzi, coś takiego, to zawsze PHX był. Bo PHX to był najlepszy pułk. Co prawda był ciągany. Pół zawieszany, o. W sumie nie ciągany, tylko pół zawieszany. No w sumie można powiedzieć też, że ciągany. Bo się go wyciągnęło po ziemi. No ale robotę robił, tak? Tam przede wszystkim robiła prędkość, tego co pamiętam. Że on tam dosyć szybko mógł tym PHX-em jeździć. Też fajnie zamiatało się tym pługiem pola, tak? Zamiast standardowej 12, tam chyba 18 się jeździło, z tego co pamiętam. To dosyć szybko ta orka szła wtedy, pamiętam, z tym PHX-em. Tutaj też mam PHX, ale nie wiem... Muszę zobaczyć. To będzie gdzieś na py. Parararara. Ta miniaturka PHX zapewni się... No, wiedziałem, że mi się rzuci w ekran. No, mówię, 18 km na godzinę. No, 3,7 metra, no to kurde. To nawet głupia piątka ma 2,2 metra, no to już fajnie szło, nie? No, czwórki chyba nigdy nie używałem. Najczęściej to piątkę, szóstkę i ósemkę. Te trzy pługi. Chociaż piątki najmniej, ale najczęściej szóstkę albo ósemkę używałem PHX-a. Najczęściej szóstkę i ósemkę. No bo piątkę też się zdarzało używać, ale to piątkę już tak trochę mniej. A czwórki to chyba nigdy nie używałem. Tak sobie przypominam teraz. No dobra. Jeszcze nie wiem, czy zrobię sobie cięcie, czy... No bo jest 12-13 minut w sumie odcinka. A chciałbym jeszcze bronowanie i tak, żeby około 20 minut było ten odcinek trwał. Właśnie... Chciałbym, żeby 20 minut trwało, ale to się nie uda. No bo ja tu dobre pół godziny orki mam z tego... Na tym odcinku prawie pół godziny orki będę robił. Więc nie wiem. Ale chyba się... chyba się pożegnamy, ja to po prostu sobie założę tym zestawem i tyle, tak? No bo jest 14 minuta, a ja nie chcę... A ja nie chcę też po tym siedzieć długo. A ja chciałbym jeszcze dużo nagrać dzisiaj. Chciałbym na pewno jeszcze jednego feta nagrać. No i potem zobaczymy, jak to będzie z czasem. Jak już jeszcze będę miał czas na głosowy odcinek, to może M-Krika bym ogarnął. Enkrik ma chyba przygotowany z tego co pamiętam, chociaż w sumie nie wiem. Dobra, ja tu będę sobie walczył z tym polem. A i widzimy się już jak będzie zaorany, więc dobra, 14 minuta i widzimy się jak będzie zaorany. Dobra, witam was z powrotem. Jak widzicie, zaorałem prawie całe pole. Został mi ostatni przejazd w dół i oczywiście poprzecznik na dole i to sobie zrobił na odcinku. I zapniemy sobie bronę do 30, bo 30 jest wreszcie ważną potrzebą, ale ogólnie nie miało być tego dzisiaj, bronowania. Zrobię sobie ten przejazd na GPS-ie. I tak tej kreski nie widać, więc... No, ogólnie nie miało być dzisiaj bronowania, bo miało być orka. Bo miało być całe pole orane. I miało być do tego dorzucony sobie nawóz na łąkę, ale stwierdziłem, że to będzie dosyć nudna robota w sumie. Orka, no bo orka zawsze długo czasu zajmuje, jeszcze do tego, że to jest pułk trójka, więc on tak za szeroko też nie bierze, no...
Więc stwierdziłem, że sobie dorzucę. Tak, w sumie dzisiaj na przedocinkę na to wpadłem. Że zrobię sobie orkę i bronowanie. A w kolejnym, czyli ten, co będę nagrywał dosłownie za. No, po bronowaniu. 5 minut po bronowaniu. Tylko pójdę sobie się czegoś napić. I po bronowaniu zaraz będę nagrywał kolejny odcinek, więc. Więc tam może mieć dosłownie maksymalnie 10 minut, nie? Wiadomo, save'a przygotować, ale save'a przygotować to będzie tylko przepęd sobie maszyny. No więc tu będzie trzeba tylko podpiąć sobie siewnik. No i rozsiewać, no to jest w sumie 2 minuty roboty, tak? No i dobra, ja skręcam na gospodarkę. Karszera chyba nie mam prawdopodobnie na gospodarce. A wręcz na pewno. No i dobra. Siódkę zostawię tu. No ja sobie później ją ogarnę. I zaraz 30, gdzie jesteś? Dobra, w sumie. To mogę w tym miejscu odczepić nawet. Dawaj, szóstkę od razu zapniemy ci. Spacja. I login. Tylko 10 na godzinę będzie zachował, no ale brony nie są daleko, więc. Bronu jestem daleko, więc szybko cofnę. No, obornika jak widać trochę już jest. Tam chyba 600 litrów już jest tego obornika. A raz zobaczę. Obornika jest, no, 557, więc pomyliłem się o 43 litry. Albo 43 kilo, jak to woli. Wow! Płot! Płot wyrósł. Nie spodziewałem się go. I się zapatrzyłem i tyle. No i dobra, zacznę sobie od tego bronować. Jak wiadomo, jak nie skończę tego pola. Znaczy, wróć. Jak te pole. Znaczy, te pole skończę, ale. Chodzi, że o to jakby przypadkowo. Znaczy, jakby była taka sytuacja, żebym nie dokończył tego drugiego pola bronować. To nic się nie stanie, bo po prostu nic się nie stanie, dlatego że. Że tam była orka, tak? Więc. A dwa razy robić na tym samym polu? No niestety tak jest na tej serii. Że nie mogę nic innego robić, tylko muszę robić to samo. Jak chce się dwie prace zrobić, no to albo na dwóch różnych polach i dwie różne akcje, albo. Znaczy no dwie różne akcje. No to logiczne, że dwie różne akcje, ale. Na przykład tak jak. Dobrze ja sobie tutaj to przed odcinkiem zaorałem, bo ja bym tu siedział i siedział jeszcze, jakbym miał to. Jakbym miał to orkę robić. Oczywiście czwórką. Też robiłem to moim. Moją trójką, tym unią, więc na spokojnie. A właśnie po to kupiłem sobie brony, żeby ciągnąć bronami po orce, tak? O, tu jakiś Żyd został. Ciekawe. Czyli jak orkę robiłem, to jakiegoś Żyda, ale jakoś niedokładnie się zaorałem w tym rogu. Nie wiem czemu. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem, ale serio nie wiem, jak do tego doszło. Dobra, nieważne. Będzie czas. To się pomyśli, czemu tak doszło, ale widać, tu gdzie nie było wapna, to elegancko ścierniska sobie znikła, tak? Więc widać, że jest ładnie tutaj zaorane. I taka tektura powinna być na całości, a nie, że wapno leży. Jak ja to wczoraj zobaczyłem, to się załamałem, no mówię, no. Dlatego nie chciałem was katować tą orkę, no bo to nie wyglądało zbyt pięknie, że dosłownie tylko tekstura. No, tekstura ścierniska tylko znikała, tak? Rżysko. Szukałem tego słowa. No po prostu ścierniska tylko znikało, a tekstura była dalej biała, więc. Teraz na szybko wpadłem. Bronów się nie podnosi, więc. Kurde, te pole jest takie trochę małe. Znaczy małe, no ono nie jest małe, tylko jest długie. I tutaj trochę szkoda by było mi tracić czasu na to, żeby się w skos bawić. Na tamtym drugim polu się pobawię w skos. Bo tam już skosik ładnie wyjdzie. No, bo tutaj to w sumie dużo bym tracił, zanim ten skosik sobie zrobił. No, jakbym jakiś delikatny skos zrobił, no to. A te brony są 4-metrowe, więc. Więc robota idzie tymi bronkami. Jeszcze teraz, jak ja bym miał tutaj. No, pokażę wam trochę z zewnątrz tego zestawu, żeby nie było, że tylko z kabiny.
Oczywiście na szóste i ogień tam. Brony się nie boją. W sumie co bardziej ciapek się nie boi. Dobra, gada taki tyle. Będę chciał tak, czy znaczy tak. Tak jak jest ziemno. Że tym takim, nie wiem co to jest. To poprawi, musi być równo zbronowany tak naprawdę. W sumie nie musi, ale jak jest równo zbronowanym, o tak jak teraz to robię w sumie nakład na pół brony. Czyli musi tak jechać gdzieś mniej więcej. No dobra, już mniej więcej wiem jak jest z tymi bronami, więc to jest dobrze. Ale to nie o to. No, chciałem powiedzieć wam, że bronowanie szybko idzie, więc będzie fajny odcinek w sumie. Jak się wyrobię do 20 minut z bronowaniem, no to będę miał akurat te 35 minut odcinka. W sumie 34, bo tam było 14 minut. Więc takie fajna liczba w sumie będzie. Fajna długość, może bardziej fajna długość będzie lepiej brzmiała niż fajna liczba. Kurde, no za szeroko jest. Dwa razy będę musiał jechać niestety. Niestety będę musiał jechać dwa razy, no ale to nic na to nie poradzę. Że takie pole wyszło. No ale to się da wszystko, tak? Kiedy nowe pole? Nie wiem. O, 43 tysiące mam na końcu dlatego, że robiłem kontrakt i miałem 10 tysięcy. Było tak, że miałem na start 10 tysięcy przed kontraktem. Jak zrobiłem kontrakt za 23 tysiące tam było. Bo chodzi o to, że po odliczeniu za maszyny wysłał 23 tysiące. No a tam miałem chyba 25 ton ziemniaka. No to go sprzedałem po prostu na skup i tyle. Czyli 23, 33, czyli 15, no 15 tysięcy za ziemniaki dostałem. Tak mogło być. Coś takiego. Zresztą ja mogę to... Oj, zapis. Zresztą ja nawet mogę to zobaczyć, ile dostałem. Bo tutaj w statystykach to będzie wszystko napisane. Gdzie to teraz było? Tutaj, no. Ale Żyda walnąłem przez to, że się zapatrzyłem. Dobra, cofniemy, żeby nie było. Mogłem szybko nawrócić, ale po co? Nie ten klawisz. Dobra. Lata gry pierwsze, no to mnie nie interesuje, ale... Gdzie tu? Tu będzie, w finansach. Co ja gdzie ja w ogóle wlazłem? Przychód ze zbiorów 24... tysiące, dochód z kontraktów 25. I czekaj, 26. Ja chyba jeszcze jakiś. Ja kontrakt przecież zrobiłem na zbiór Sorga. I dlatego. No właśnie, przecież jeszcze Sorga kusiłem. Dlatego do Sorga chyba 10 tysięcy. Około 10. Nie, czekaj. Nie mogło dać 10 tysięcy, bo miałem 5 tysięcy. A ja 5 tysięcy za ten kontrakt dostałem z. To było chyba 2300 zakoszenie? A tam chyba 3000 dostałem. No nie pamiętam, dobra, nieważne. No musiałem bronę złożyć, bo by mnie przejął. No i dobra, grzejemy na drugie pole. A ile mam minut? 10. No 11 minut, więc. Picobello Mariano. A ja mam chyba nie te kolory. Ale dobra, to nie będę zmieniał już kolorków. W kolejnym odcinku się zmienię, bo będę kupował nowy nabytek, więc. No ja mam te oryginalne kolory. Kurde. No też nie zauważyłem tego. Aż dziwne, że tego w sumie nie zauważyłem, no ale dobra. Nie zauważył, to nie zauważył. Tyle. Nowy nabyteczek będzie wracał i to nawet dosyć fajny. W sumie nawet dosyć szybko, no bo w 7 odcinku. Ale to nieważne jest numerek odcinka. Ważne jest to, że nabytek będzie, bo ja chcę się rozwijać tutaj. Oczywiście wiadomo, chcę się pobawić usysami jak najdłużej się da. No ale bez przesady, żeby nie było tak, że z tej serii będzie 200 odcinków, nie? Dlatego mam tryb łatwy ustawiony, żeby szybko się rozwijać i dusić tę serię do przodu, tak?
No widzicie, jak Balerona ładnie duszy, że mam 3 miliony kredytu prawie. Chyba mam nawet 3 miliony, albo... Znaczy, nie wiem czy 3, ale 2 miliony chyba na pewno. Jeszcze nie pamiętam już. Dawno na Baleronie nie byłem. Ja na... A, już wiem, że na pewno mam... W sensie, ja nawet nie wiem, ile mam do kredytu. Dobra, nieważne, nie mam kredytu. Baleron to Baleron, tak? No i tutaj się skos trochę pobawię, no bo to jest dosyć szerokie pole. Na pewno szersze niż ta czwórka. Więc można się na spokojnie pobawić w takie coś. No, te ciągniki dużo lepiej działają teraz. Teraz to w ogóle dużo lepiej chodzą te ciągniki, jak mam... Zrobię sobie tak. Żeby w stronę gospy sobie jeździć w sumie. Skosik oczywiście. Gdzieś taki skosi, delikatny skos, no przecież nie będę takiego złego skosa walił mi. Bez przesady. Taki skosik wystarczy. Pole ładnie będzie wyrównane. Ale o czym ja mówiłem, bo zapomniałem. A, o kredycie na Baleronie, ale to nie o to chodziło. Chodziło mi bardziej o to, że na Baleronie zobaczcie, że mamy 30, że mamy, no mam 37 odcinek w sumie. 37 odcinek, a już tyle pól kupiłem. No maszyn... Maszyn można było więcej kupić, jakby nie było. No ale bez przesady też. Bo chodzi o to teraz, że będę... Baleron będzie teraz szedł do przodu fest. Z tego względu, że kupiłem przecież te największe pole na mapie za 1 100 000. I zasiałem tam słonecznik, a słonecznik wiadomo, że na olej. A olej jest za 6 000, więc... Myślę, że tego słonecznika dosyć tam chlubnie, że dosyć tam walnie tego słonecznika, więc będę miał dużo oleju, a jak będę miał dużo oleju, to będę miał dużo kasy. A jak będę miał dużo kasy, no to będę miał dużo pól. A jak będę miał dużo pól, to będę miał duże zarobki i będzie szybko można przejść do kolejnej serii, tak? Zakończyć tą serię i zrobić sobie nową serię i tyle. Chociaż 22 na razie nie chcę robić serii, no bo mam. Mam tych serii. W ogóle ten flat tak też w sumie niespodziewanie doszedł. Ale no, kruka nie mam. Ale mam, powiedzmy, licząc z krukiem, za błotem, bo ona wróci. Tylko nie wiadomo kiedy, ale kruk mówił, że chyba po wakacjach, jak będzie miał nowego kompa, więc czyli w sierpniu dopiero wróci kruk. Prawdopodobnie. No to jak w sierpniu dopiero wróci kruk, no to zobaczcie ile będę miał serii. Choć Baleron, M-Krik, Elengrad, Flet na osadzie i kruk. No to jest kurde 5 serii z samej 22, nie? 5 serii, no to masz w sumie 3 dni, tak? No to 3 dni. No bo z 22 nic więcej nie ma. I na razie nie planuję mieć. No na razie jest fast run 2 razy w tygodniu. Fast run jest 2 razy w tygodniu, po prostu aby go dokończyć już, tak? Bo tam już niewiele zostało. No ja wiem, że ja mówię, że dokończyć, 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 ale... No ale, no próbuję go dokończyć, ale to tak nie idzie, jak wam się wydaje. Poza tym teraz stworzyłem sobie największe... Znaczy, stworzyłem. Teren ogarnąłem wreszcie na pol numer 30, już na tak na gotowo w sumie można powiedzieć. Więc tam teraz tylko zbierać kasę po żniwach, po zimie w sumie może bardziej. Ogarnąć tam kasę i kupić te landy, zrobić pole, no i potem kupić kolejne pola, bo tam zostało mi parę pól do zrobienia. Znaczy parę pól, no 30 mi została do zrobienia, to z górą taka duża. Pole numer 6, które 800 tysięcy kosztuje, więc to jest w ogóle niepojęte dla mnie. No i pole 16, ale pole 16 będzie jako ostatni tworzony. Więc tam zostało, ja wiem... 30 to będzie jeden sezon, 6 będzie drugi sezon. 3 sezony. 3 sezony, żeby kupić pola i 4 będzie taki chyba ten kończący. No i 4 będzie ten kończący.
Więc 4 sezony, no to jest jakieś. Znaczy, ja staram się robić po 3 odcinki na sezon, czyli wiosna, lato, w sumie jesień, można powiedzieć. Bo siewy to najczęściej albo późno na tym sieje, tam wszystko późno na tym sieje, albo wczesną jesienią. Zależy. No i oczywiście wiosną, środek wiosny, tak? Czyli jakaś tam soja, kukurydza, tak? Bo to też wam pokazuje, jak to sieje. Więc. Czy Feldfrund dobije 130 odcinków? Myślę, że tak, bo jest 119 nagranych. Więc myślę, że te 11 odcinków na spokojnie dobije. 11 odcinków, no to jest 6 tygodni. To jest 6 tygodni. 6 tygodni, czyli 1,5 miesiąca. Czyli na to wychodzi, że w połowie czerwca bym miał koniec Felsbruna. A 30 kwietnia chyba? Albo 1 maja, nie pamiętam, jak to wychodziło. Będzie 3 lata serii, będzie 3 lata Felsbruna, więc. Więc czas będzie kończyć, tak. Już się trochę smutno będzie, że będzie Felsbrun odchodził, ale nie ma co rozpaczać i wiadomo, trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej z seriami, nowe serie robić. No bo z 19 na pewno jakaś serijka się jeszcze pojawi. Nie mówię, że od razu już po Felsbrunie, no bo to się nie da. Znaczy, wróć, da się to zrobić, ale to wtedy tak naprawdę nic bym sobie na kanale nie zwolnił. Bym sobie zwolnił wtorek na kanale i piątek. Bo aktualnie jest piątek. Piątek zawsze był kruk za płotem. No ale że kruk będzie dopiero w sierpniu, prawdopodobnie. Jak kruk będzie na nowego kompa, i chyba że już ta seria nie wróci, ale to myślę, że powinna wrócić chyba. Z krukiem mamy dobry kontakt, więc nic się nie zapowiada na to, żeby mieć zły, żeby nie było od kruka. No i dobra, ja sobie tutaj na tym kawałku zrobię miniaturkę, więc ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa. Ile mam minut? 20, no tak jak mówię, 20, czyli 34 minuty, także na razie, cześć, pa, pa.